Dzień dobry wszystkim, nazywam się Barbara Bączkowska, jestem z Torunia, jestem społecznikiem i 6 lat blisko temu pomówił mnie prokurator za pomocą mediów społecznościowych, jak również za pomocą internetu, wykorzystując strony wyborcza.pl oraz gazeta.pl, gdzie to bardzo niekorzystnie wpłynęło na mój wizerunek w stosunku do gronie wszystkich społeczników, gdyż nikt nie wiedział, jaka jest prawda. Usunięto je przez jego pomówienia z listy wyborczej, nie weryfikując tego, że to są nieprawdziwe treści. Obecnie jest złożony akt oskarżenia przez prokuratora. On leżakuje w sądzie blisko 2 lata. W tym czasie od 8 maja 2019 roku oskarżony początkowo pobierał 100% wypłaty, nie świadcząc pracy jako zawieszony. Później mu zmniejszono wynagrodzenie do 85% i w ten sposób przytulił kilkaset tysięcy złotych ze Skarbu Państwa. Sprawa jest przewlekana. Dzisiaj oskarżony stawił się po raz pierwszy. Był to kolejny termin. Niestety jednak nadal nie otworzono rozprawy głównej. Oskarżony i jego pełnomocnik stosują różne kruczki i wybiegi prawne. Pierwszy termin nie odbył się, bo oskarżony chciał być rzekomo reprezentowany przez swojego pełnomocnika osobiście i sąd przychylił się do tego. Drugi termin też, że tak powiem, oskarżony nie przyjechał, ani jego pełnomocnik, czyli nie musiał być osobiście reprezentowany. Na trzeci termin zachorowała sytuacja losowa sędzia. Teraz był czwarty termin i oskarżony stwierdził razem ze swoim pełnomocnikiem, że posiadają niekompletny akt oskarżenia. Akt oskarżenia został odebrany przez NIK bardzo dawno temu, dobrych miesięcy, ponad pół roku temu musiał być odebrany, bo przed pierwszym terminem rozprawy i twierdzą, że nie mają stron. W tym czasie pełnomocnik złożył co najmniej 3 pisma do sądu, w których mógł podnieść tę kwestię, że nie otrzymał kompletnego aktu oskarżenia, czego nie uczynił. Wnosiłabym do rządzących o znowelizowanie przepisów w stosunku do sędziów i prokuratorów, aby tego typu procesy nie toczyły się tak długo, bo to kosztuje podatników. W przypadku jednego prokuratora jest to kilkaset tysięcy złotych, a w przypadku w skali całego kraju, ileś jest oskarżonych, zawieszonych, sędziów i prokuratorów, są to niemałe naprawdę pieniądze. A ludzie ciężko pracują, męczy się pokrzywdzonych w ten sposób, a te osoby na skutek przedawnienia, bo tutaj jest sprawa zagrożona przedawnieniem, trwają tyle czasu. I to jest mój gorący apel do rządzących, żeby zrobić w końcu porządek z tego typu funkcjonariuszami, którzy popełniają przestępstwa i wykorzystują swoją wiedzę, jak obejść to, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, mimo że sami narzekają, że oskarżeni to obchodzą i w jakiś tam sposób, że nie stawiają się na procesy. Uważam, że taki oskarżony sędzia, prokurator czy jakiś inny funkcjonariusz publiczny powinien być wręcz doprowadzany przez policję, nie powinno być żadnych wybiegów, może nawet siedzieć w areszcie dla mnie 2 miesiące, aż skończy się proces, skoro otrzyma już kilkaset tysięcy złotych, ma za to zapłacone.